12.13. Zobaczcie, ona dopiero składa łóżko. Bo od rana jeździmy i załatwiamy. A ty kiedyś złożyłeś to łóżko, odkąd my tu jesteśmy? Oczywiście, że tak! Nie, ani razu! Powiedziałem jej przed chwilą, że zaczynamy nagrywać film i nagle zaczęła ogarniać. Tak to właśnie z nią jest. Gdyby nie to, to by w ogóle nie ogarnęła. Tak on cię tak... Dobrze, broń tatę. Dzień dobry widzowie, dzisiaj nadszedł ten dzień. Nasz dzień, w którym wracamy do Warszawy, do naszych domowników. Znowu będzie dużo ludzi wokół nas, fajnie, mega się cieszę. Ale przed tym trzeba posprzątać w mieszkaniu i ściągnąć ozdoby świąteczne, bo nie wiem kiedy przyjedziemy. I jak przyjedziemy, to głupio, żeby choinka jeszcze stała, nie? Także Olcia już tutaj ogarnia w końcu. Lubię nakręcać takimi teksikami, on zawsze tak słodko wkurza. Ja teraz zabiorę się za zbieranie wszystkich ozdób świątecznych, a wy za to zejdźcie na dół zasubskrybować kanał i zostawcie lajka, jeżeli podoba wam się to, że wracamy do Warszawy. No dobra, znieśliśmy, ale co dalej z tym robimy? No trzeba to spakować. W co? I gdzie my to wyniesiemy? Do piwnicy. Ale bez sens. Czemu bez sens? Wyrzućmy to po prostu. Ale ty chyba jesteś jakiś niepoważny. Wydałam na to tyle pieniędzy i ty mi jeszcze każesz to wyrzucić i co, w przyszłym roku kupisz nowe? Może po prostu róbmy bez ozdób świątecznych. Nie, no musi być klimat. Nie, no. Ale teraz mnie wkurzasz. No bo te święta są zawsze takie useless. Stawia nie to no. Człowiek na chwilę. No nie na chwilę, tak naprawdę mieliśmy to wszystko ozdobione przez miesiąc u nas w Warszawie. I teraz trzeba to pakować. Nienawidzę pakować rzeczy świąteczne. O Jezus, tyle czasu to robiłeś, tyle razy. Od dzieciaka to robię. No to nie mój problem. U mnie w domu nie było tyle ozdób i zawsze choinkę pakowaliśmy. No właśnie, to po co nam tyle ozdób? Żeby było fajnie! Mycie nam. Zobacz jak fajnie. Już po trzech królach ściągaj. O, jeszcze to tam. Tu to w ogóle jest, patrzcie widzowie, cała prawda. Tak ona dba o naszą szafę, widzicie. No pierdziele, Paweł, ale ty jesteś dzisiaj wredny. Nie mamy żadnego wieszaka tutaj, bo wszystkie są w Warszawie. Po co mamy kupować nowe tutaj, żeby były, jak potem zostanie nam miliard, tryliard wieszaków, jak wrócimy z Warszawy. I co my z nimi zrobimy? Nie mamy tyle ciuchów. I zobaczcie to, tak ja muszę żyć z nim. My się od rana tak się gryziemy, tak naprawdę to się kochamy, widzowie. Robię to specjalnie, bo mnie wkurzyła rano. Trzymaj karton na swoją choinkę sztuczną. Czemu milczysz? Weź masz idź, bombki, masz tu 1000 bombek. O, po cholera nam te bombki. Nie wiem, ty ich tyle kupiłeś. Widzowie, tak serio, nie chcecie siatki pełnej bombek na przyszły rok? Do odbioru w Gdyni, możecie pisać w DM-ach mi, czy chcecie. Bo my serio ich nie będziemy potrzebować. A co mamy z nimi zrobić, wyrzucić? Głupio wyrzucać, nie? W ogóle to wszystko możemy rozdać. Weź. Ale bombki serio możemy rozdać. Jeżeli jest coś z Gdyni, to możecie serio do mnie pisać. Może komuś damy. Tylko dopiero jak następnym razem będziemy w Trójmieście. Gdzieś w luty, w marcu. Możemy się spotkać na rozdanie bombek. Przydałby się jakiś karton. Od 5 minut tak stoi i zastanawia się co z tym zrobić i tak stoi. Byś tak teraz stał nade mną? No stoimy razem. Paweł. Znalazłem karton. Ja znalazłam. Ona znalazła. I w ogóle zobacz jak tu jest pusto znowu. Było tak fajnie jak były świąteczne ozdoby, a teraz znowu jest pusto. Tych ziomków ja proponuję zastreczować. A ja proponuję, wiesz co z nimi zrobić? Wrzucę do szafy na górę. No mogą tam być, no. No i tu wszystkie krasnale i tylko choinkę do piwnicy damy. No idealnie. Nogi się złożyły i idealnie pasuje. Fajnie, święta, święta i po świętach. Kurde, tu by jeszcze weszło z 5 krasnali. Widzowie, jeżeli chodzi o pojemność naszego mieszkania, to jest ono tak pojemne, mamy 3 ogromne szafy. Połowa tej szafy jest pusta, mieliśmy pełno gratów. Także mega fajnie. Mega fajnie, no. Ty. No. A co z tym? Choinką? No. Też mam wrzucone? Tego mogę tam luzem jeszcze wrzucić. No? Nie no, choinkę bym zawinął w stres i do piwnicy wyniósł. Tak? Tylko na tego uważaj, bo on jest delikatny, nie? Delikatnie! No jest delikatnie. To teraz jeszcze choinki i to wszystko. Pakujemy się i lecimy do WWA. Jeszcze tylko zjemy coś. Oj tak! I to ja wiem co, ale to później. Pokażemy wam widzowie najlepszy makaron w Trójmieście, ale to no, potem. Prawie każdym vlogu z Trójmiasta pokazujemy go. Nie pokazywaliśmy go jeszcze, nie mówiliśmy chyba nigdy oficjalnie gdzie on jest. Może. Ale dzisiaj powiemy. Ja mam pomysł. No. A jakby tą choinkę tu? Myślę, można tak... Nie, 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 nie,
nic ją nie rób, zostaw ją tak jak ta choinka jest. I tak jest bardziej. Paweł, jest zajebista, piękna, fajna, podoba mi się ona, dałam na za nią dużo pieniędzy i chcę, żeby była dalej z nami w naszym życiu. Tak zrobimy, patrz, patrz. Ha! No, i zamieniamy na dole i git. Okay. Zobacz, kochani, jaka to jest oszczędność czasu. Zostawiłam to z bombkami. W przyszłym roku tylko ściągamy to. Jest gotowa choinka. No właśnie, ja mam też jeszcze jedną propozycję. Tą choinkę też bym z bombkami zawinął. Jak? Bierzesz stretch i streczujesz całą. Ale nie podoba mi się, jak ona jest ubarana. Mieliśmy zły dzień, jaką ubieraliśmy. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie ją ładniej ubrać. Dobra, nie poszło aż tak źle, a to jest kikut, ta choinka. Jest bardzo ładna, bardzo dużo osób się pytało, czy jest prawdziwa. Serio? Kto na przykład? Twoja ciocia, moja mama, twoi rodzice, babcia Wiesia też. Okej, dobra, rozbieraj. To jest zawsze najbardziej satysfakcjonujący moment. Nie, no tak, co ty łamiesz ją? No nie, tak się robi. Nie robi się tak. Robi się tak. Nie, robi się tak. Rzucasz ją na ziemię, robisz tak, pyk. Paweł, co ty robisz? Gniecisz ją. O, ja tak co roku robiłem zawsze w domu. Dlatego macie chyba prawdziwą choinkę co roku. U mnie była sztuczna zawsze w sypialni. I tak ją z nią robiłem. A, no to Julek ją teraz ma? Tak. No to się nie dziwię, że ona nie ma połowy oka. Jak oni prawie, że oni tak ładnie ją składają? No właśnie tak jak ja. Nie! Tak! Rzucasz ją na tapczan i się na nią kładziesz. Kładź się na nią. No, kładę się. No, rzuć się na nią. No, rzuciłem się i zobacz. Jest git. Masz zwinięte. Patrz, teraz tą pokażę. No, rób. Na 100% coś połamiesz. Jak to ma się połamać? To są pręty. Ty możesz je wyginać, patrz. W każdą stronę. Co ci ma się połamać? A ty się wkurzasz. Ty mnie wkurzasz. No tak się robi, no! No i masz! Męska dłoń po prostu musiała się za to wziąć. Dajcie znać widzowie w komentarzach, czy też tak chowacie choinkę. Oczywiście, że tak. To jest najlepszy sposób. Jak nie chowacie, to była właśnie lekcja. Dobra, wszystko mamy poskładane. Idziemy to schować do piwnicy. Odkurzymy i będziemy pakować sprzęt i tak dalej. Także widzimy się pewnie przy sprzęcie. Mam rany pochoinkowe. Dajcie znać, czy też tak czasem macie, że skaleczycie się, nie widzicie tego i nie czujecie tego, a nagle jak to zauważycie, to was to mega boli. Strasznie mnie to zaczęło piec. Dopiero jak to zauważyłem. Minęło już dobre 20-30 minut, kiedy z tą choinką się męczyłem. Sprzęt. Coś, czego nienawidzę przewozić i to jest najbardziej irytujące w tym, że mieszkamy w Warszawie i jednocześnie mieszkamy też trochę tutaj, w sensie wracamy tutaj. Zawsze trzeba ten sprzęt pakować, on jest taki nieporęczny, a jednocześnie do większości rzeczy nie trzymasz pudełek i zawsze są jakieś komplikacje. Odpukać? Jeszcze nigdy nic mi się nie popsuło podczas przewożenia, aczkolwiek zawsze staram się to jakoś logicznie i sensownie ułożyć w walizce. Tak wygląda walizka, w której przewożę same kamery, nie mówiąc o monitorach i komputerze stacjonarnym. Zaczynamy zabawę. Spakowane. No, i teraz mamy wszystko. Możemy jechać. Ale tu pusto teraz bez tej choinki. No w ogóle bez tych wszystkich ozdób. One, zobacz, tu co się dzieje. Trzeba tu koniecznie kupić kwiaty. To dopiero jak z powrotem się tu wprowadzimy. No tak, no bo teraz no, nie ma sensu. Padną, jak nas nie będzie. Dobra, jedziemy. A, tylko jak my chcemy jechać zjeść, to może bez psów zostawimy je jeszcze. Pojedziemy zjeść. Wrócimy po pieski, pojedziemy po Sepka, bo Sepka po drodze zgarniamy i wtedy jedziemy na ławkę. Tak. Dobra, to tak robimy. Jesteśmy w małej miejscowości Kosakowo, tuż obok w Gdyni. Za nami restauracja Il Pirata. Jest to lokal, z którym ma po prostu przepyszne makarony. Zresztą zobaczcie sami. Najpyszniejszy makaron ever. No jest ostre, uwaga. No.
jest ostre, no. Ja jeszcze kłopotki, ja zawsze proszę dodatkowo, żeby mi papryczko z tym dali. I zawsze mi dają. Wtedy jest taka idealna ostrość. Oh. Wow. A to było dobre. No. Zawsze jestem tak najedzony, bo oni nam robią w ogóle większe porcje, znają nas, jakby syn nas ogląda i tak dalej. Jeżeli będziecie kiedykolwiek przejazdem, to polecam. I o ile pizza jest okej, okay, jest taka... Czuć, że jest z dobrych składników, ale jest... Mi smakuje, ja lubię taką serową pizzę. W sensie jest prawidłowa, no. Ale makarony mają po prostu takie, no nie wiem nawet jak to inaczej określić niż nigdy nie takie. Jadłem tak dobrych makaronów jak tutaj. Nie no, naprawdę, makaron stąd jak zjesz, to raczej go zapamiętasz. Dobra, najedzeni to do domu, po pieski i jadymy! Do domu. Chyba jest możliwie najgorsza pogoda na trasę. Pada cały czas deszcz, męczą się oczy, nie mogę wam zrobić przebitek ładnych, nie będę nawet poświęcał jakiejkolwiek uwagi na kamerę, skupiam się w pełni na drodze i słucham głośno muzyki, żeby nie zasnąć, bo deszcz jest dla mnie zawsze fest usypiający. Widzimy się w Warszawie. A, w sumie to wy mnie nie widzicie, ledwo mnie widzicie. Uśmiecham się teraz jak coś do was, wy też możecie się uśmiechnąć. No, widzimy się w WWA. O, dojechaliśmy, akurat równo z Olcią. Jaram się, tęskniłem za domownikami. Idziemy się zaraz z każdym przywitać i od razu poprosimy ich o pomoc, bo nie wiem, czy mój samochód wjedzie do garażu. Wjeżdżał ledwo przed przeróbkami, a teraz jakieś 3 centy niższy, także będzie ciekawie. Dzień dobry! Starzy przyjechali, ale jazda. Hejka! Cześć. Jak tam, stęskniłeś się? Jestem chory, źle się czuję. Dalej jesteś ale chory? Ale stęskniłem się, tak. Reakcja, tak? Reakcja, no reakcja. Nie, zajebiście wygląda ogólnie, nie? Tylko przed chwilą walnąłem, nie wiem czy wjadę stary do garażu. Będzie challenge. No deski będą kładzone. Będą deski kładzone. Deski, ale wygląda zajebiście, jest giga różnica. A tu cicho. Od 2 dni jest Bartek z Wiktorią. No. I się przyzwyczaiłem do tego, że ktoś jest. Okej. Okay. A teraz jeszcze przyjechał Tomek i Szymon i już mi się nie chce. Nie ma nikogo więcej poza nami. A gdzie jest Bartek z Wiktorią? Na randce. Serio są na randce? Serio są na randce. Okej. Okay. No dobra, to czekamy na nich. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ja za nimi tęskniłem! A za nami nie? Nie no, za tobą też! Siema! Jest i on! Pokaż samochód stary, jeszcze by nie widziałem. A nie widziałeś? Nie, to zobaczy pan. Szymon, ty też nie widziałeś jeszcze auta. Wow. Nie, no Szymon, nie widziałem. Nawet nie oglądałem filmiku, jak pokazywałeś ten samochód. Ja nie oglądałem twoich filmów, jak byłem na wyjeździe. Odpoczywałem od YouTube'a. Różnicę może ci spróbuję przedstawić. Okej. Okay. Na pewno znasz, no bo wtedy był taki chyba najzwyklejszy, tak, nie? Tak, teraz jest czarny, no. O Maxtonie to wiedziałem, bo mówiłeś wcześniej. Aha. A coś było z tyłu robione? Tak. Z tyłu też? Z tyłu też. Tego nie było. Nie było proga, tak. Lota większa. Tak. No tutaj nie widzę, stary, no bo nie jestem. No ale też jest Maxton i lampy są ciemniejsze i znaczek jest ciemniejszy. Lampy też są ciemniejsze? Tak, są przeciemnione, no. Ale teraz to fajnie wygląda, zajebiście to wygląda. Jak się panu podoba? Tak patrząc na te dwa samochody, to bardziej mi się ten po prawej podoba, nie? Dobra, wjedźmy, bo tu jest, zobacz co tu się dzieje. Tu ledwo but wchodzi. Ja jadę, no. A wy kontrolujecie, czy nie szoruję. Jak szoruję, to będziemy podkładać deski. Jest, zahaczmy, o ludzie! Masz, stary, aktualnie masz centymetr. A czekaj! Nie! To ci zbicie! Nie no! Ponad rękę wchodzi! Ale jeżeli pójdzie jeszcze w dół, to zahaczy. Dobra, spróbujmy, ja będę kapel. Masz jeszcze 1,5 centymetra, dajesz! No! Dawaj! O, kurde! Na koszt firmy, dawaj! Nie! Tu już się powyginało, stary! Plan B! Nie mamy płyty wiórowej tam? Płytę wiórową wystarczy położyć, stary. Oho! 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 Lecisz po grzebie! Lecisz! Już się wyprostuj, już się odstawałeś! Stoję na zewnątrz! Nie! Mam dużo miejsca! Mam dużo miejsca! Randkowicze przyjechali! Ha, ja nie mam czasu na randki. Właśnie. Dzień dobry, witamy randkowiczu. Witam. Witam, witam. Cześć. Chcieliśmy położyć płyta, żeby wjechać, ale nie wjadę i muszę wstawiać na zewnątrz. Bardzo mi z tego powodu wszystko jedno. Witam w sypialni. A fajnie. Fajne, to jest to. No właśnie nie chciałam. W końcu. Spaliśmy, widzowie, ponad 2 tygodnie na kanapie. I mimo, że nasza kanapa jest mega wygodna, to...
Materac jest jeszcze lepszy. Papuszki, dzień dobry. A syfy od papuszki. Tak, bo one akurat zrobiło się ciepło, bo były mrozy, jak wyjeżdżaliśmy. Zrobiło się ciepło i one zaczęły gubić pióra, bo zwykle tak jest, że jak się nagle zmienia temperatura, to gubią pióra. I rumba nie jeździła, patrzcie to, masakra. Cześć, maluśki. Dzień dobry. Mak się was karmił? A, macie pełno wody. Rikuś, kto to jest? Ty byś się z nim pobawił, co? Widać często w Riku, że brakuje mu papu. Tak, no. Bo Rikuś kiedyś, no jak skiperka nie było, tak jak wiecie, jeżeli śledzicie nasze filmy, to Rikuś z papuszkami się bawił normalnie. Niestety skiper chce je zjeść. No nie mieliśmy tyle czasu jak z Riku, żeby nauczyć. Żeby go nauczyć, no. Dobra widzowie, jutro już filmy wspólne ze wszystkimi, także subskrybujcie, widzimy się jutro o 14, pa pa. Cześć.